Studio Lata, Aleksandra Barcikowska, witam Państwa serdecznie. Dziś moim gościem jest pani Katarzyna Hatłas, właścicielka ogniska pracy pozaszkolnej i mogę śmiało powiedzieć społeczniczka całym sercem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Panią. Pani Katarzyno, dziś, czyli w piątek w Koszalinie odbędzie się akcja Karuzela z zabawkami, której jest Pani pomysłodawczynią. Co to jest za wydarzenie? Akcja skierowana jest do całych rodzin w Koszalinie. Będzie polegała na wymianie zabawek, gier edukacyjnych lub innych rzeczy, które są zbędne w domu. Liczymy też na to, że przyjdą do nas osoby z zabawkami starymi, takimi, które zalegają strychy, które pamiętają jeszcze czasy dziadków, babci, i będzie można o tym porozmawiać, czy poszukać informacji na ten temat. Zależy nam bardzo na integracji różnych środowisk. Najbardziej na tym, żeby na tych spotkaniach, które będą trwać od 15 do 20, trzy razy. Dzisiaj jest pierwszy raz, w sierpniu kolejny raz i we wrześniu ostatni trzeci. Bawić się, grać, rozmawiać. Są przygotowane różne gry, o których nie mogę powiedzieć, różne prace kreatywne i aktywne. Więc nie będzie to tylko przyjście i wymiana zabawek czy gier, natomiast będą też różne zadania dla rodzin, więc nie będzie można usiąść i popatrzeć tylko jak nasze dzieci grają. Będzie trzeba wziąć udział w różnych przygotowanych grach, zabawach i kreatywnych zajęciach. Do tej pory w Koszalinie odbywały się takie akcje wymiany, przede wszystkim ubrań, czasami tak. Też książek. Tak. Taka akcja wymiany zabawek tak. Międzypokoleniowa organizowana jest po raz pierwszy. Tak. Czy pani gdzieś za granicą podpatrzyła ten pomysł, czy to taki zupełnie autorski? Nie, trochę zrodzony w głowie, chyba najbardziej zrodzony w głowie. Natomiast to jest ostatni rok obserwowania tego, czym do nas przychodzą dzieci. Bardzo często na różne spotkania warsztatowe przychodzą, czy oddają nam nawet torby z zabawkami i grami. Stąd pomysł, żeby zorganizować taką akcję wymiany dla całego Koszalina, a nie tylko w małym, ograniczonym gronie. Ten pomysł spotkał się z dużą akceptacją Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która koordynuje program Społecznik. To program, w ramach którego można dostać pieniądze właśnie na organizację różnego typu wydarzeń. Po raz pierwszy udało się Pani otrzymać dofinansowanie na wcielenie w życie swojego pomysłu? Tak, udało się po raz pierwszy. I nie ukrywam, że jestem mocno zdziwiona, ponieważ ja uwielbiam działać, nie cierpię opisywać stagnacji. Tego, co robię. I przyjście do Pani też dużo mnie kosztowało. Dlatego bardzo dziękuję. Ponieważ ja naprawdę lubię działać. Nie lubię publicznie o tym gdzieś tam opowiadać. Wolę robić. Jakie było pytanie? Pytanie było o to, czy po raz pierwszy otrzymała Pani dofinansowanie. Tak, po raz pierwszy jesteśmy mocno zdziwieni. Oczywiście mówię oczywiście, ponieważ tak jak powiedziałam, nie jestem w stanie zwerbalizować na piśmie, opisać tego, co myślę. Pomógł nam ktoś z KAR-u napisać ten projekt. Tak, przygotować ten projekt zdecydowanie, więc serdecznie dziękuję. Czarnej pani z KAR-u, nie będę wymieniać imienia i nazwiska, pani będzie wiedziała. Na pewno wie, o kogo chodzi. I udało nam się. Razem z tym projektem wysłaliśmy jeszcze dwa kolejne, nie mogę powiedzieć na co, też dosyć interesujące. I drugi czeka na liście rezerwowej, dosyć wysoko punktowany, więc być może uda się też dla rodzin całych w Koszalinie, może uda się ten drugi projekt też zdobyć. Jeśli nie, to będziemy próbować kolejny raz. Jest nam ogromnie miło, że udało nam się coś fajnego przeforsować. I zrobić coś, co jest zgodne też z profilem naszej codziennej działalności. Takie właśnie wydarzenia integrujące tych starszych i młodszych, to jest coś, co jest u Pani głęboko w sercu, co się Pani marzy, kontynuacja takich kolejnych akcji? Tak, zdecydowanie. To też są obserwacje z codzienności, obserwacje codzienności. Ta integracja jest konieczna, integracja pokoleniowa dzieci, rodziców i dziadków, zwłaszcza dziadków, tak, zdecydowanie, dziadków i młodego pokolenia. W różnych zakresach, więc kolejne projekty są w przygotowaniu, jest w przygotowaniu jeden mniejszy i drugi za jakiś czas, mam nadzieję, również na ten drugi są potrzebne większe środki, ale uważam, że oba są potrzebne w Koszalinie i znajdą akceptację. Ten drugi rzeczywiście podpatrzony gdzieś, gdzie mieszkałam przez kilka lat, ale zmieniony na potrzeby Koszalina.
ulokalnione. Tak, nawet bardzo, bo jakby jeden punkt z 10 to jest to, natomiast 9 innych zostało domyślonych, jak to na nasz grunt przenieść i jak to totalnie zmodyfikować. Nie ciągnę za język, bo wiem, że atrakcyjne pomysły mogą szybko znaleźć tak, osoby, tak, które będą chciały tak, pod swoim tak, szyldem je wcielić w życie. Ale w takim razie chciałabym się spytać, dlaczego warto? Dlaczego warto czasami wyjść z domu, pomyśleć o innych i stworzyć projekt, który nie tylko mi samej, ale też wszystkim pozostałym przyniesie dużo uśmiechu i radości? Pani Olu, zadaje Pani bardzo trudne pytanie, ponieważ, jak Pani wie, dużo mnie kosztowało to, żeby tu przyjść. Wiem. I teraz zwerbalizować, opowiedzieć to, co ja robię, bo czuję, bo chcę, bo czuję i jest mi z tym dobrze i jest, jakby nie oczekuję niczego kompletnie w zamian. To inaczej, czy byciem społecznikiem można się zarazić, czy to trzeba mieć w sobie? Ja nie wiem, czy można się zarazić. Ja po prostu mam taką potrzebę. Ja widzę, że to przynosi efekty, chociaż ich absolutnie nie oczekuję. Czuję tylko, się że to z tym jest lepiej. Działalność wolontaryjna. Tak, ale to jakby... robimy sporo różnych rzeczy z mężem na przykład. No i nie powiem jakich, bo to już nie będzie... tak. No ale chociażby natomiast... dwa psy Państwo przygarnęliście. Tak, mamy dwa psy, ale tak, też wspomagamy... dwie pewne instytucje, też robimy wiele innych rzeczy i robimy to, bo tak uważamy, tak czujemy i tak chcemy. Nie dlatego, żeby się gdzieś pochwalić, czy biec z informacją, że zrobiliśmy coś, bo wymalowaliśmy, nie wiem, kratkę jakąś. Nie, absolutnie nie. Mamy odzew zupełnie od innych osób, tak jak było wcześniej parę lat temu z pewną akcją przeprowadzoną na szeroką skalę w Koszalinie i Koszalin, wiele osób o tym dokładnie pamięta i wie, jak to wyglądało. I po dwóch, czy trzech, czy czterech teraz już latach mamy nadal tego oddźwięki z koleżanką. Tak? Czyli społecznikiem człowiek musi się urodzić? Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że w pewnym momencie... każdy może odczuć taką potrzebę. O, mogę opowiedzieć o czymś, co stało się w zeszłym tygodniu? Proszę bardzo. I to jest taki impuls totalny. Wracaliśmy z zakupów, wiecznie coś trzeba kupić, prowadzę na co dzień biznes i o biznesie jest mi łatwiej mówić niż o innych rzeczach związanych ze społecznym działaniem. I ulicą szedł starszy pan, który ledwo szedł. Tak? I do mojego członka załogi, ponieważ ja nie nazywam moich pracowników pracownikami, więc do członka mojej załogi, mówię, słuchaj, zawracamy tutaj, zaraz pana załadujemy na samochód, zawieziemy go gdzie trzeba. No ale gdzie go włożymy, mamy cały samochód pełny. Trudno, tam wywalimy gdzieś to, co mamy. I rzeczywiście zatrzymaliśmy samochód, zresztą dobrze, że policja nie jechała, bo nie tam, gdzie trzeba, ale udało się. Podeszliśmy do pana, pan szedł, staruszek, pan szedł z kobietką, opiekunką, być może córką, nie wiem. I pytamy, czy pana gdzieś podwieźć, bo tak pan, nie, 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 ja sam dam radę. Ale wracając do tego samochodu, oboje tak. Mieliście poczucie? Takie poczucie... nie, no fajnie, no mogliśmy go podwieźć, jakby nie jest obce to, że ktoś idzie i tam drepcze ledwo, bo rzeczywiście, być może był po wylewie, być może wyszedł pierwszy raz z domu, truchcikiem rzeczywiście co trzy liliputki robił sobie przerwę, ale takie poczucie, że no właśnie, to jest chyba to człowieczeństwo. Czasami warto się po prostu zatrzymać no i zapytać. No właśnie, tak, dokładnie tak. Czasami człowiek się naraża na różne... na różne złe słowa, ale akurat jeśli chodzi o mnie, to mnie absolutnie nie zniechęca. To na chwilę odejdźmy od programu Społecznik i od bycia wolontariuszem, od bycia po prostu dobrym człowiekiem. Skupmy się na tym, co tu i teraz, czyli na wakacjach. Organizuje Pani półkolonie, tak, a dla rodziców oprócz atrakcyjnej oferty zajęć ważne jest też bezpieczeństwo dzieci. Co tak, by Pani radziła? Ważne jest i powinno być dla rodziców ważne bezpieczeństwo. Przede wszystkim, niedawno ukazał się artykuł w kilku gazetach na ten sam temat, baza wypoczynku. Przyłożyłam trochę do tego palec, bo bardzo mi zależy na tym, żeby nasze dzieci były bezpieczne w naszym mieście i nie tylko. Mamy coś takiego jak baza wypoczynku w internecie, wystarczy wpisać baza wypoczynku, wpisać odkąd, dokąd dziecko będzie na turnusie jakimkolwiek obozowym, kolonijnym, półkolonijnym, wpisać miasto i na dole wyświetlą się wszystkie legalnie działające kolonie, półkolonie i obozy. Jeżeli
w tej podstawowej bazie wypoczynku, która jest, która przechodzi przez kuratorium oświaty i jest zarejestrowana przy Ministerstwie Edukacji, nie ma miejsca, do którego jedzie nasze dziecko, to kolejnym krokiem dla rodzica powinno być wykonanie telefonu do kuratorium najbliższego, może być Koszalin lub Szczecin, i zapytanie się, czy rzeczywiście w bazie wypoczynku jest miejsce, do którego na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie wysyłamy jest nasze miejsce, dziecko, do którego wysyłamy. Jeżeli takiego miejsca nie ma, to należałoby wykonać kolejne kroki. Rozumiem. To już koniec naszej rozmowy, także można się już przestać stresować. Tylko proszę nam przypomnieć, pani Katarzyno, karuzela z zabawkami tak. dziś pomiędzy godziną tak. 15 a 20. Tak. Mamy zabawki, które chcemy wymienić, tak. których chcemy się pozbyć. Tak. Oczywiście one muszą być w dobrym stanie, tak. muszą być czyste. Tak. Gdzie mamy przyjść z nimi? Zapraszam serdecznie na ulicę Racławicką 15-17. To są budynki Politechniki Koszalińskiej. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to skrzyżowanie szkoły Plastyk, Wybiegu dla psów, Parku Robin Hooda, bo tam też powstaje tak, Park Robin Hooda. Zgadza się. Trzeba wjechać po prostu na Politechnikę zieloną bramą, która jest otwarta, skręcić w lewo, znaleźć blok F jak Flondra i w razie czego po prostu zwyczajnie zadzwonić. Nasze dane są na stronie Facebooka i zapytać wpisać w którą stronę. Z zabawkami tak, na, i wszystko, i wszystko będzie jasne. Chciałabym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, która jest dla mnie niezmiernie ważna. Ze względu na to, że mieszkamy i żyjemy w państwie, w którym nie toczy się wojna, niestety bardzo prosimy, aby nie przynosić do nas zabawek związanych z militariami. Pistoletów, karabinów, jakichś proc, żołnierzyków i tak dalej. Mam o to ogromną prośbę. To jest też podyktowane tym, jaki ja mam stosunek do pokoju, tak, i do tej tematyki, więc bardzo prosimy, aby takich zabawek postarać się nie przynosić. Dobrze, to my oczywiście dziękuję. Szanujemy pani prośbę. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Moim dzisiejszym gościem była pani Katarzyna Hatłas, właścicielka ogniska pracy pozaszkolnej w Koszalinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie państwu.